Magda, wyglądasz fantastycznie. Jak się czujesz? Wiesz co, no coraz lepiej, małymi jakby krokami staję na nogi. Jestem szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym evencie. No i ogólnie pozytywna energia. No właśnie, bo ja śledzę twoje Instastory, wiadomo, jak każda z nas. Masz czasami gorszy czas, ale generalnie mam takie wrażenie, że twoje życie teraz jest takie wypełnione. Ciągle coś się dzieje, ty przepracowałaś wiele rzeczy i jesteś szczęśliwa. Tak, to prawda. Wiesz co, bardzo ładnie to nazwałaś. Przepracowałam wiele rzeczy i jestem z siebie ogromnie dumna, bo po prostu odcięłam się od pewnych sytuacji. Przeszłam pewien etap w swoim życiu, no i jestem na kolejnym etapie, z czego jestem dumna, a jednocześnie bardzo szczęśliwa. Czy ty jesteś teraz zakochana? Pojawił się w twoim życiu ktoś, kto spowodował ten blask? Z racji tego, że już w poprzednim wywiadzie odpowiedziałam, że tak, no to tak. Ale, tak, ale właśnie to chodzi o to, że ja już nauczona poprzednimi doświadczeniami i tym, że gdzieś tam pokazywałam wcześniej bardzo swoje życie prywatne, nauczyłam się, że właśnie wielu ludziom wydaje się, bo dostaję czasem jakieś pewne screeny, komentarze, pod którym piszą, a że nie mam faceta, jestem sama, Boże, jaka jestem smutna od 3 lat, Boże, zostawił cię. A wcale tak nie jest, więc jestem z siebie dumna, że właśnie potrafię to ukryć i potrafię to zostawić dla siebie albo dla moich przyjaciół, których mam ze sobą. Czyli ty teraz celowo nie pokazujesz swojego partnera w internecie? Wiesz co, tak, celowo, tak, bo gdybym chciała, to bym go pokazywała. Wiadomo, że liczymy się oboje z tym, że być może paparazzi pewnego razu nam zrobią zdjęcia, ale dotychczas się im nie udało. A czym on się zajmuje? A nie mogę powiedzieć. Ale jest w ogóle z Warszawy, czy z jakiegoś innego miasta? Nie mogę powiedzieć, no nie mogę, bo jak powiem, to będziecie wszystko, tak wiesz, media będą wszystko sprawdzać, więc ja nie mogę, nie. To zdrać chociaż, jak się poznaliście. No nie mogę powiedzieć, bo to wtedy będzie za dużo, no nie. Chyba raczej nie jestem na tym etapie gotowa, żeby opowiadać o takich sytuacjach, więc nie. A czym cię ujął? Swoim wnętrzem. Myślę, że to było dla mnie najważniejsze.